zacząłem. Jaka jest różnica między obserwowaniem i zapraszaniem na LinkedIn? Jak pewnie wiesz, LinkedIn to świetne miejsce do budowania bazy kontaktów zawodowych. Możesz się połączyć z 30 tysiącami użytkowników na tym portalu. Jednocześnie możesz budować społeczność obserwujących Cię osób, które jednak nie będą z Tobą połączone. Więc nie będą mogły do Ciebie wysłać wiadomości, udzielić rekomendacji czy potwierdzić umiejętności. Będą jednak tak samo jak Twoje kontakty pierwszego stopnia widziały Twoje treści, o ile algorytm im je pokaże. Moim zdaniem to świetny sposób na dotarcie do osób, które wahają się przed wysłaniem zaproszenia. Chcą tylko widzieć Twoje treści bez zobowiązania połączenia. Warto przygotować swój profil właśnie dla takich osób. A jak to zrobić? Wejdź w ustawienia profilu i wybierz widoczność w opcji ustawień. Teraz zjedź na sam dół i kliknij w obserwujący. Możesz teraz ustawić obserwowanie jako główną opcję przycisku na swoim profilu. Jednocześnie włączy to element Obserwuj Plus przy każdej treści, którą opublikujesz i zobaczył osoby spoza Twojej sieci kontaktów i obserwujących. Może Ty jesteś jedną z nich? Napisz, czemu obserwujesz mój profil. Jestem bardzo ciekawy.